dzięki tym mediom, które mamy, które są w zasięgu ręki, które jeśli ktoś oczywiście chce wykorzystać, mamy tę pracę bardziej sprawną, bardziej dynamiczną i przez to też szybsze dotarcie z informacją do mieszkańca i odwrotnie, bo to jest też ważne, że mamy też odpowiedź albo zdanie ze strony mieszkańców, którzy mają takie czy inne poglądy. Jak tradycyjny, bo także oczywiście można było przeczytać artykuł, wysłać prośbę o sprostowanie, ewentualnie list do redakcji i to nawet fizycznie gazeta nie jest w stanie tych opinii wszystkich pomieścić, bo musiałaby się ukazywać książka, tak? Albo program powinien trwać kilkanaście godzin. Teraz jest trochę inaczej, bo internet pomieści wszystko, a internet również wszystko pamięta. W Kalwarii faktycznie władza została niejako troszkę zmieniona przez pospływem internautów. Bo decyzje podjęte w świecie wirtualnym mają także moc decyzji sprawczych. Dzisiaj cała elektroniczna gospodarka, e-urząd, cała polityka e-government to przecież przeniesienie części decyzji, odpowiedzialności, komunikacji, sprawa istotna. To już nie tylko opowiadanie o tym, co robimy i czego się spodziewamy, ale decyzji dotyczących ludzi do świata wirtualnego.